Kochani, cieszę się, że i dzisiaj mogę stać na tym miejscu i gdy rano obudziłem się, zacząłem myśleć i modlić się na temat dzisiejszego dnia. Boże, do jakiego miejsca chcesz nas dzisiaj doprowadzić? Mamy przygotowane plany, mamy przygotowane tematy, wiemy wszystko, jak ma wyglądać dzisiejszego dnia, minuta po minucie. Jest program, wiemy, o co chodzi, wiemy, dokąd zmierzamy. Czekamy na ten kulminacyjny moment dzisiejszego wieczora. Ale może Pan Bóg chce coś jeszcze uczynić. I to jest piękne i to jest wspaniałe, że organizatorzy w swoich planach założyli, że będzie mówił Tomczyński, a on czasami zmienia kolejność. Jesteśmy znani raczej z tego razem z tatą, że zdajemy się na to, co Bóg kładzie do naszego serca. Wczoraj mogłem rozmawiać z waszym przyjacielem i myślę, że Pan Bóg dzisiaj chce troszeczkę nas ostrzec przed wracaniem do dawnych nawyków. Wierzę w to, że gdy Bóg czyni jakiś przełom w naszym życiu, wyprowadza nas z jednego miejsca i podążamy do kolejnego miejsca. Czy to jest w uzależnieniu, czy to jest w powołaniu, czy w chorobie, czy w jakimkolwiek innym zdarzeniu, Jego wola jest jasno określana. To miejsce się dla Ciebie zakończyło, ja teraz przeprowadziłem Cię do kolejnego miejsca. I podczas tych dni skupienia jasno komunikuję się dzisiaj tutaj na tym miejscu, wczoraj i jutro, że Bóg nie powołał Cię do chlania. Bóg nie powołał Cię do cierpienia, Bóg nie powołał Cię do ćpania, Bóg nie powołał Cię do tych rzeczy. On wyciąga Cię poprzez te dni skupienia, daje Ci jasno do zrozumienia, nie wracaj do dawnych nawyków. Nie wracaj na melinę, nie wracaj do dawnego miejsca, gdyż ja ustanowiłem Cię w innym miejscu, dałem Ci życie, nie wracaj do śmierci. Dałem Ci światłość, nie wracaj do ciemności. Jest takie znane hasło, ubi crux ibi lux, gdzie krzyż, tam światłość. Gdzie krzyż, tam światłość. Tutaj mamy taki piękny krzyż. Powiem wam szczerze, że na samym początku tak zastanawiałem się, bo nie zrozumiałem tej technologii 3D. I mówię, o co chodzi z tym białym drążkiem tam? Może na niego się coś przyczepia, a to całość daje nam krzyż. Ten krzyż jest podświetlony dlatego, że on wskazuje nam drogę. Bardzo często zadajemy sobie pytanie, Boże, co mam robić? Ktoś z was zadaje takie pytanie? Ja bardzo często. I wtedy Pan Bóg mówi do mnie, spójrz na mojego syna, będziesz wiedział, co robić. Zrób dokładnie to, co on by zrobił. Zastanawiam się, Boże, czy mam uczynić to, czy nie. Czy mam pójść w tą stronę, czy w inną. I wtedy zadaję Bogu pytanie, Panie, co mam uczynić? I Bóg daje odpowiedź. Wiecie, Bóg daje odpowiedź. Ale są momenty, w których ja nie za bardzo chcę słuchać tej odpowiedzi. To są te momenty, w których mam już tak plany daleko posunięte, że no Panie Boże, jak Ty odpowiesz trochę inaczej niż jest po mojej myśli, to ja nie wiem, czy ja tego chcę usłyszeć. Ja nie wiem, czy ja chcę to usłyszeć. Mam nadzieję, że dzisiaj jesteśmy otwarci na działanie Boga i będziemy chcieli usłyszeć to, co On ma dzisiaj do nas do powiedzenia. Kochani, ja nie mam większego marzenia niż to, abyście od dnia dzisiejszego żyli zupełnie innym życiem. Zwycięskim, chrześcijańskim życiem, wolnym od grzechu, wolnym od nałogu, wolnym od choroby, wolnym od zniewolenia, wolnym od cierpienia, wolnym życiem w Jezusie Chrystusie. Mam taką nadzieję, że dzisiaj dokona się to w naszym życiu. Że to nie będą kolejne dni skupienia dla niektórych z was. Fajnie, podreperowałem mój stan zdrowia i heja. Akurat mam pokój tak w tym budynku usytuowany, że gdy otwieram okno, to słyszę wasze rozmowy. Wiem, że niektórzy już z was kombinują, kręcą. Jak tu zrobić, żeby wrócić do domu i z powrotem robić to, co robiłem. Nie o to w tym chodzi. Nie o to w tym chodzi. Żeby na chwilę nasz stan się zmienił. Ale chodzi o to, żebyśmy zmienili się całkowicie. Żebyśmy zmienili się całkowicie. Mówiliśmy wczoraj troszeczkę o wierze. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Wiara
dosłownie to słowo oznacza stanąć pod czymś. Stanąć pod czymś oznacza pełne zaufanie, całkowitą pewność, istotę rzeczy. Jest to słowo, które było używane w momencie nadawania tytułu prawnego, gdy ktoś kupił jakiś majątek albo jakiś kawałek ziemi. Wiecie, i dostawał z urzędu dokument, który potwierdzał, że ten kawałek ziemi znajdujący się w tym obszarze należy do niego. Ale on jeszcze nie był na tej ziemi. On na razie jest u urzędnika. Ale ten dokument był potwierdzeniem, że ta ziemia jest twoja. I kupujący nie musiał być i siedzieć na swojej ziemi. Nie musiał stać w tym momencie, aby wiedzieć, że ta ziemia jest jego. Wystarczył mu ten akt prawny i wiem, że ta ziemia jest moja. W dzisiejszych czasach bardzo wiele osób kupuje i nabywa tak przedmioty i wystarczy dokonać transakcji, otrzymać paragon, otrzymać akt prawny, aby wiedzieć, że dana rzecz jest moja, należy do mnie, nie trzeba na niej przebywać. I to słowo wiara, ono dokładnie przedstawia ten stan rzeczy. A więc jeszcze nie wybudowałem domu, ale już podpisałem transakcję kupna tego domu i wiem, że on już jest. Jeszcze nie sprowadziłem się z rodziną i nie zamieszkałem w nim, ale wszystkie dokumenty zostały potwierdzone. Ja wiem, ja już mam. Odtąd mogę mówić o sobie, że jestem właścicielem tej nieruchomości. Wiara jest tego typu pewnością. Dzisiaj modlimy się, modliliśmy się wczoraj, dzisiaj będziemy modlić się o Boże przełomy w naszym życiu, o uwolnienie, uzdrowienie i złamanie wszelkich więzów. Wiara jest pewnością tego, że to się stało. Jeszcze zanim wrócicie do siebie, jeszcze zanim wrócicie do swoich miejscowości, jeszcze zanim powrócicie do swoich środowisk, dzisiaj Bóg chce natchnąć ciebie tą wiarą, dać ci taki akt własności twojej wolności, twojego uzdrowienia, twojego uwolnienia, twojej wolności w Jezusie Chrystusie. Czy jesteśmy gotowi to przyjąć? Czy jesteśmy gotowi to przyjąć? Bardzo często po modlitwie słyszę takie słowa. No to teraz zobaczymy. To teraz zobaczymy, jak jest. Wiecie, można w ten sposób funkcjonować. Niektórzy powiedzą, jest to funkcjonowanie zdroworozsądkowe. Bardzo słuszne, bardzo właściwe. No tak, tak należy. To jest bardzo dobre. A jednak Słowo Boże uczy nas o czymś innym. Mamy historię, o której wczoraj opowiadałem, Jaira, który stoi przed Jezusem Chrystusem, a do niego przyszli jego przyjaciele i mówią mu: Jairze, twoja córka już umarła. Co czyni Jezus Chrystus w tym momencie? Nie bój się, tylko wierz. Nie bój się, tylko wierz. Informacja jest o tym, że ona nie żyje, a Jezus Chrystus mówi nie. Mamy taką sytuację, gdy setnik kohorty italskiej przychodzi do Jezusa Chrystusa i mówi: sługa mój jest chory. Ale Panie, rzeknij słowo, a będzie uzdrowiony, nawet na odległość. I Jezus Chrystus daje mu pewien akt wiary. Daje mu potwierdzenie tego, że jego sługa został uzdrowiony. Mówi: idź, wiara uzdrowiła go. Idź, zdrowy jest. I setnik nie wie, czy on jest zdrowy, czy nie, ale ma słowo od Jezusa Chrystusa. Jego wiara została zbudowana. Dostał akt prawny uzdrowienia swojego sługi i on wie, że ten sługa jest już zdrowy. To jest ta wiara, która przenosi góry. To jest ta wiara, którą dzisiaj chciałbym dzisiaj w nas zaszczepić. Boża przyszłość objawia się w kilku aspektach. Księga Jeremiasza, 29 rozdział od 11 wiersza, czytamy tam takie słowa, które wierzę, znamy na pamięć. Albowiem ja wiem, jakie mam myśli o was, mówi Pan. Są to myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać, objawię się wam. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was, a gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie. Gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem, objawię się wam, mówi Pan, i odmienię wasz los. I odmienię wasz los. Gdy będziecie mnie szukać dzisiaj,
to, co czynicie, kochani, na tym miejscu, to jest takie usilne szukanie Boga. Zostawiliście swoje środowisko, w którym przebywaliście. Zostawiliście wygodę, która wynika z tego weekendu. Można było w domu siedzieć do góry brzuchem, do góry nogami, nic nie robić, pić kawkę i jeść ciastko. Przecież należy się człowiekowi, który ciężko pracuje, takie odpocznienie. A jednak zostawiliście strefę swojego komfortu, aby być dzisiaj tutaj na tym miejscu i dotykać nieba. I przybywać z Bogiem. Niektórzy z was zostawili miejsca dyskomfortu. Niektórzy z was mówią, nie mam po co wracać. Zostawiam chorobę, zostawiam problemy, zostawiam troski, zostawiam to, co się dzieje. Niektórzy z was przyjechali tu w takim bardzo trudnym stanie. I chwała Bogu, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Dobrze wybraliście. Dobrze wybraliście. Dobrze wybraliście. Nie dziwmy się, że ktoś krzyczy głośno amen. Zacznijmy być Kościołem Zielonoświątkowym w końcu. Zgromadzeniem ludzi, których ekspresja wiary aż rozrywa. Ja to lubię, naprawdę. Słuchajcie, czuję się jak na spotkaniu młodzieżowym. Super. Chciałbym, żeby nasze nabożeństwa tak wyglądały, że ludzie naprawdę spontanicznie reagują na Słowo Boże, a my jesteśmy zbyt bardzo poukładani. My byśmy chcieli, żeby to wszystko miało takie ręce i nogi. A gdy przyjdzie przebudzenie, Pan Bóg dotknie nas tak, że nikt nas nie będzie w stanie przekrzyczeć. Wyobraź sobie, że Duch Święty dotyka twojego serca i twojego życia tak mocno, że twoje ciało nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Wyobraź sobie nawiedzenie Boże takie mocne nad twoim życiu, że nie jesteś w stanie tego objąć słowami, nie jesteś w stanie o tym powiedzieć później, co się z tobą działo, bo nie ma słów na to, aby wyrazić, a twoje ciało nie jest tobie posłuszne, ale jest posłuszne Duchowi Świętemu, nie jest w stanie utrzymać się na nogach. Gdzie my jesteśmy bardzo oszczędni w naszych emocjach. Nasz naród jest bardzo oszczędny w swoich emocjach, ale niech to nie będzie dla nas wykładnią i normą. Niech Pan Bóg i Jego obecność będzie wykładnią i będzie normą dla naszego życia. Będziemy przeżywać Go bardzo mocno. Ten fragment Słowa Bożego sugeruje nam pewne takie trzy etapy objawienia się Bożej przyszłości w naszym życiu. Po pierwsze, jest tak zwany etap wyjścia. Aby coś zmieniło się, musimy wyjść z miejsca, w którym jesteśmy. Czasami jest to miejsce komfortu, a czasami jest to miejsce odwrotne, dyskomfortu. A więc, aby coś się zmieniło, aby podążać za Bogiem, musimy wyjść. Psalm 107, 25 do 30 wiersza czytamy tak. Rzekł i zerwała się burza, która spiętrzyła fale. Wznosili się aż do nieba, zapadali się w głębiny. Dusza ich truchlała w niebezpieczeństwie. Zataczali się i chwiali jak pijani, a cała ich mądrość obróciła się w niwecz. Wołali do Pana w swojej niedoli, a On wybawił ich z utrapienia. Uciszył burzę i uspokoiły się fale morskie. Wtedy radowali się, że się uspokoiły i zawiódł ich do upragnionej przystani. Jest to mowa o specjalistach, o fachowcach, żeglarzach, którzy już przez wiele lat pływali po morzu, znali okręt, na którym płynęli i w niejednej trudnej sytuacji byli. A jednak przyszły na nich takie rzeczy, które spowodowały, że cała ich mądrość, doświadczenie, umiejętności, cokolwiek obróciło się w niwecz. Wszystko jest dobrze, jeśli jesteśmy w sytuacji komfortu albo w sytuacji, w której jesteśmy w stanie swoim własnym talentem, wykształceniem, umiejętnościami i doświadczeniem, zasobami, które zgromadziliśmy, sami z tego miejsca wyjść. A oto Biblia mówi, że na każdego z nas przyjdą dni, w których cała nasza wiedza, wszystko to, kim jesteśmy i co osiągnęliśmy, obróci się w niwecz. Każdy z nas przychodził takie rzeczy. Wielu z was dzisiaj właśnie na tym miejscu jest w takim stanie. Wszelkie umiejętności, wszelka wiedza, wszelkie poradnictwo, wszelkie środki finansowe, wszystko obróciło się w niwecz. Nic nie jest w stanie mi pomóc. Jestem na statku, którego ogarnęła tak potężna burza, że nic, tylko wołać do nieba. I amen za to, że wołamy do nieba.
Jestem Bogu wdzięczny za to, że On wysłuchuje nas, pomimo tego, że ugrzęźliśmy w jakiejś burzy, w jakiejś dziurze ciemnej, w jakimś bagnie. Czasami to bagno i ta trudna sytuacja nie wynika ze względu na nasze złe postępowanie. Po prostu przyszła. Nagle okazuje się, że najbliższa Tobie osoba jest nieuleczalnie chora. Po prostu przyszło. Czasami jednak w tej ciemnej dolinie jesteśmy ze względu na nasze głupie decyzje. Albo inaczej, szereg różnego rodzaju złych decyzji i złego postępowania. I co z tego, bez względu na to, w jaki sposób znalazłeś się w tej ciemnej dolinie, wołaj do Pana, a On wysłucha Ciebie w Twojej niedoli. Nam wierzącym wydaje się, że jeśli dotyka nas jakaś niezasłużona niesprawiedliwość, to wtedy nasze modlitwy szybciej do nieba dobiegną. No bo Panie, ja przecież nic nie zrobiłem na to, aby znaleźć się w takiej trudnej sytuacji. I wydaje nam się, nam wierzącym, że jeżeli jestem w ciemnej dolinie, na którą sobie zasłużyłem, kto z Was nie słyszał takiego hasła? No to co, zmuszali Cię do picia? Sam chciałeś pić i piłeś. Niektórzy z nas słyszeli takie hasła. Bez względu na to, czy ta ciemna dolina, w której jesteś, czy to wzburzone morze, na którym teraz jesteś, jest wynikiem Twoich decyzji, czy nie, wołaj do Boga w swojej niedoli. Nie ma to znaczenia. Znaczenie ma Twój głos. Czy woła, czy nie woła. Nie przyczyna tej niedoli ma znaczenie, ale Twoja reakcja na tą niedolę ma znaczenie. To czy wołasz, czy nie wołasz. To czy pysznisz się przed Bogiem, chełpisz i z podniesioną głową chodzisz i udajesz, że jesteś bardziej święty niż jesteś. Czy bijesz się w piersi i wołasz, Boże ratuj. Ratuj, zagrzązłem, moja to wina, ratuj. Słowo Boże pokazuje nam, która modlitwa jest tą, którą Bóg wysłuchuje. Sam Jezus Chrystus wskazuje na to. Ewangelia Jana, 8 rozdział od 3 wiersza. Bardzo ciekawa historia. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku, rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie. Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Któż z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, sumienie ich ruszyło. Wychodzili jeden za drugim, poczyniając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się, nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżają? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: I ja ciebie nie potępiam, idź i odtąd już nie grzesz. Kobieta, która została przyłapana na cudzołóstwie, była w bardzo niekomfortowej sytuacji. Prawdopodobnie odbyło się to w taki sposób, że wpadli do niej do domu albo do miejsca, w którym była. Nie zastanawiali się nad tym, czy ona jest ubrana, czy nie ubrana. Ciągnęli ją za włosy i w taki sposób oto przyprowadzili do Jezusa Chrystusa. To nie było tak, że oni ją tydzień wcześniej przyłapali na cudzołóstwie, trzymali pod strażą, dali jej się jakoś względnie, wiecie, uporządkować i wtedy przyprowadzili taką skruszoną osobę do Jezusa. Oni byli gotowi ją na miejscu ukamienować. Tam były emocje, tam był gwar, tam była przemoc, tam naprawdę była akcja. I przyprowadzili tą kobietę do Jezusa Chrystusa. Niektórzy z was mogą utożsamić się z tą sytuacją. Daj mi z 2 dni, żebym się doprowadził do porządku, abym mógł przyjechać tu do Ustronia. Nie ma szans. Idziemy teraz, w tej chwili do auta i jedziesz z nami.
Daj mi szansę, żebym mógł jakoś chociaż... Nie, no następnym razem pojadę. Naprawdę obiecuję następnym razem, ale nie teraz. Jestem nie... Nie ma szans, wchodź chłopie do auta, pyk, zamykamy. Lecimy do Ustronia. Lecimy. To jest dobre, gdy takie coś czynimy, dlatego że i dobra ta sytuacja była dla tej kobiety. Dobre nie było to, co oni jej uczynili. Dobre było to, że to Jezus Chrystus był w tamtym miejscu. I dzisiaj Jezus jest tutaj na tym miejscu. Być może czujesz się właśnie jak ta kobieta. Wiecie, konfrontacja tej kobiety z Jezusem bardzo ciekawa jest. Ona nie odzywa się ani słowem, gdyż wie, że to ona zawinęła tej burzy, w której się znalazła. Ona ma doskonałą wiedzę o tym, że zasłużyła według prawa na karę, na którą ci ludzie chcą ją przygotować. Którą ci ludzie chcą jej zgotować. Ona doskonale wiedziała, że jeżeli ma być komuś winna, to tylko sobie. I oto stoi przed nią święty Jezus Chrystus, ten, który nigdy grzechu nie popełnił. I oni przyprowadzają ją przed Jezusa Chrystusa, myśląc, że Jezus Chrystus załatwi tą sprawę w taki, a nie inny sposób. Ja rozumiem, że niektórzy z nas dzisiaj na tym miejscu mają problem spojrzeć Jezusowi Chrystusowi w twarz. Gdy rozmawiam z wieloma wierzącymi ludźmi i nie tylko, i gdy zaczynamy się spierać, zazwyczaj ucinam nasze kłótnie w taki sposób. Słuchaj, nie spieraj się ze mną. Ja chcę być twoim przyjacielem. Ja mam swoje zdanie, ale wiesz co? Chodź, pójdziemy w jedno miejsce. I zaprowadzam taką osobę przed krzyż. I mówię, popatrz. Spójrz Jezusowi Chrystusowi, który jest ukrzyżowany, w jego twarz i teraz mu powiedz o swojej racji. A ja idę. Z nim się spieraj. A nie ze mną. Jemu udowadniaj swoje racje, a nie mi. To przed nim będziesz zdawał później relacje, a nie przede mną. Nie tłumacz się mi, nie próbuj mnie przekonać, nie kłóć się ze mną, chodź. Stańmy dzisiaj przed ukrzyżowanym Chrystusem, spójrzmy w Jego twarz i Jemu powiedzmy o naszych racjach, o naszych przekonaniach. Stajemy przed Jezusem Chrystusem dzisiaj, tacy jacy jesteśmy. Niektórzy z was wczoraj jeszcze byli na ulicy. Niektórzy z was przedwczoraj różnego rodzaju dziwne rzeczy robiliście. A 2 dni temu to była jakaś masakra. A dzisiaj stoimy przed Jezusem Chrystusem, tak jak ta kobieta, która grzeszyła, stanęła przed Nim. Stoimy przed Jezusem Chrystusem i co chcemy Mu powiedzieć? Drogi telewidzu, pomyśl o tym, że Jezus jest przy tobie. Zwróć swój wzrok na Niego i Jemu opowiedz o swoich problemach. Spójrz na Jego ubiczowane ręce, ciało ubiczowane, przybite ręce. Spójrz na Niego, na Tego, który kocha ciebie bezgraniczną miłością i Jemu opowiedz o swoich racjach. Co chcesz Mu powiedzieć? Ktoś tu na sali wyszeptał: przepraszam. I nic więcej. Jest to bardzo dobra reakcja. Jest to bardzo dobra reakcja. Jezus pierwsze, co uczyni, to zadba o twoje życie. Tak jak zadbał o życie tej kobiety. To jest ten moment, w którym Jezus pierwsze, o czym myśli i pierwsza rzecz, która jest w jego sercu, to aby uratować ci życie. Jeszcze zanim da ci jakieś zadania w życiu. Dzięki. Jeszcze zanim będziesz prosił go o jakieś wytyczne i jakąś drogę. Pierwsze co? I pierwsze o co Jezus chce zadbać dla ciebie, to jest uratować tobie życie. Czytaliśmy w tej historii, w tym psalmie, to, w jaki sposób oni wołali, to, że wołali do Boga, spowodowało tylko jedno: ratunek dla ich życia.
Najpierw Bóg uspokoił burzę i wyratował ich od śmierci, a następnie zaprowadził ich do upragnionej przystani. To, co Bóg dzisiaj chce uczynić tobie, to gdy patrzysz na Niego i nie jesteś w stanie wypowiedzieć ani jednego słowa, to On chce uratować tobie życie, a następnie zatroszczy się o twoją przyszłość. Pierwsze co, Jezus chce dzisiaj zatroszczyć się o twoje życie. Robiliśmy to wczoraj, modliliśmy się o zbawienie dla was, modliliśmy się o to, abyście przyjęli Jezusa Chrystusa do swojego serca. Jest to pierwszy krok, ale to nie jest ostatni krok. Jezus pierwsze co uratował jej życie. Pogonił oprawców, chociaż nie miał w ręku żadnego narzędzia. Jezus Chrystus jest mistrzem mądrości. On jest tym, który posiada wszelką mądrość. I mówi, pierwszy, który jest bez grzechu, bez winy, niech rzuci w nią kamień. Wiecie, niesamowity ten fragment mówi o tym, że ci najmądrzejsi, oni pierwsi zostawiali kamień. Ci najstarsi. Oni doskonale rozumieli, co Jezus do nich mówi. Nikt nie jest bez grzechu. Nie ma ludzi bez grzechu. Oni mogą na zewnątrz wyglądać pięknie i ładnie, nosić się nie wiadomo jak. Nikt nie jest bez grzechu. Bardzo często ci, którzy na nas wieszają, jest takie polskie hasło, wieszają na nas psy. Bardzo często ci, którzy nas oskarżają, bardzo często ci, którzy wytykają nam nasze błędy, sami nie są wolni od tych błędów. Potrzebują Chrystusa tak samo, jak my potrzebujemy dzisiaj. Potrzebujemy Chrystusa tak samo. I Jezus mówi, pierwszy, który jest bez grzechu, proszę bardzo, oskarżaj. Jeśli sam w sobie winy nie widzisz, dawaj, śmiało. Oskarżaj, rzucaj epitetami, wytykaj palcem. Mów ze swojej mądrości, czego to ci ludzie nie powinni uczynić. Proszę, jeśli jesteś bez grzechu, proszę bardzo, śmiało. Napominaj, grom, karć, smagaj, proszę bardzo, śmiało. Jeśli tylko jesteś pierwszy bez grzechu, czyń to. I ja jako pastor bardzo często staję przed Jezusem Chrystusem i Jezus do mnie mówi, proszę bardzo, Bartku, chcesz tak napominać? Chcesz ustawiać ludzi? Proszę, pierwszy bez grzechu jesteś, dawaj. Śmiało, daję ci pełną wolność do tego, żebyś to uczynił. I wtedy moja głowa idzie w dół. A miałem takie fajne przygotowane kazanie napominające. No tak dużo czasu spędziłem na nim. Tak fajnie by w pięty poszło tym niektórym osobom. Ale muszę to zostawić. Muszę ten kamień, bo to kazanie okazało się kamieniem, wypuścić z rąk i stać się jak Jezus. Jezus zdjęty miłością. Mówiliśmy o tym wczoraj. Że On przychodzi do twojego życia ze względu na to, że ciebie kocha, a nie dlatego, żeby pokazać światu, jaki On nie jest wielki. On zdjęty miłością uratował życie tej kobiety, a następnie mówi do niej rzeczy, o których ja dzisiaj chcę do nas powiedzieć. Idź i odtąd już nie grzesz. Gdzie są ci, którzy cię oskarżali? Nie ma ich, Panie. I ja ciebie nie oskarżam. Idź i odtąd już nie grzesz. I to są słowa, które Jezus Chrystus mówi dzisiaj do ciebie. Ja ciebie nie oskarżam, ale idź i odtąd już tego nie rób. Jest to czas wolności i ja ciebie nie oskarżam. I ja tobie nie wypomnę. I ja nie będę wracał do tych rzeczy. I ja nie będę trzymał na ciebie haka. I ja nie będę tego czynił. Ja nie będę cię oskarżał. I ja też ciebie miłuję. Idź i odtąd już nie grzesz. Idź, już więcej tego nie rób. I przychodzi ten moment, w którym potrzebujemy odwrócić się od naszego grzesznego stylu życia. To jest ten moment, aby powiedzieć, Boże, pomóż mi, abym już nigdy nie wracał do grzesznego stylu życia. Co było kluczem w życiu tej kobiety? Czytamy o tym, że ona poszła za Jezusem. Nie wróciła do swojego domu, który od dawna był wiadomym domem dla wiadomych osób, że tam można wejść, bo czerwona lampka się świeci. Znamy to z naszych polskich dużych miast. W Warszawie jest taki budynek wielopiętrowy i nagle po środku tego budynku jest czerwone okno. Wszyscy doskonale wiemy, co to czerwone okno oznacza. Każda
Stolica ma swoją dzielnicę, w której wiemy i rozpoznajemy z daleka, że jest to miejsce, w którym możemy to lub tamto uczynić. Wy, kochani, doskonale wiecie w swoich miejscowościach, gdzie znajdują się miejsca i domy, w których można się napić, w których można się naćpać, w których są domami rozpusty, w których można to, tamto, siamto i owamto. Idź i więcej nie grzesz oznacza nie wracaj do tamtych miejsc. Nie wracaj, spal za sobą mosty. Ci mówi się, żeby nie palić za sobą mostów. Ale są pewne mosty, które trzeba spalić. Które trzeba spalić. Nie wracaj na ten plac. Nie wracaj do tych ludzi. Nie wracaj do grzesznego stylu życia. Wczoraj modliliśmy się o uwolnienie. Niektórzy z was mówią, no Bóg mnie uwolnił z fajek. No to dawaj gościu wszystkie swoje fajki i wywalaj. Zamknij most. Zamknij za sobą mosty. Pan Bóg uwolnił mnie z alkoholu. Pierwszym takim mostem drobnym jest to, abyś wylał wszelki alkohol, który masz pobunkrowany gdzieś tam w domu. Wiecie, osoba, która jest uzależniona od alkoholu, ona ma naprawdę wiele litrów pobunkrowanych w różnych miejscach. Na czarną godzinę. Spal za sobą mosty. Odwróć się od grzesznego stylu życia. Słowo pokuta właśnie to oznacza. Pokuta nie oznacza umartwiania się. Pokuta nie oznacza, że teraz będę codziennie w ramach pokuty 15 razy rano Ojcze Nasz, po południu 6 rozdziałów słowa z Biblii, a wieczorem jeszcze nie wiadomo co. To jest biczowanie się. To nie jest pokuta. Pokuta oznacza odwróceniem się od swojego grzesznego stylu życia. Kłamałeś? Przestań kłamać. To jest pokuta. To jest pokutą. Piłeś, przestajesz pić. Byłeś tym, który nadużywał przemocy. Przestań bić swoją żonę. Swoje dzieci. Nie rób tego. Wiecie, uśmiechamy się i rozmawiamy sobie szczerze. Pozwolę sobie na to. W ośrodku dla osób uzależnionych, w którym pracowałem też, ci ludzie po pierwszych 2 tygodniach takiego względnie dobrego życia uśmiechali się, niektórzy z nich, chwała Bogu, bracie, chwała Bogu, pastorze, Bóg mnie dotknął, Bóg mnie zbawił, wow, świetnie. A za chwilę słyszałem, muszę wrócić do domu, muszę przerwać terapię, Bóg już mnie uwolnił, bo moja żona sobie nie daje rady bez mnie. Dzwonimy do żony, ona mówi, Boże, tylko niech on nie wraca tu. Pić się już chce. No bo ja tak kocham moją kruszynkę, że ja muszę do niej wrócić. Ja patrzę w kartotekę, a tam jest przypalanie, bicie, łamanie, gwałt i nie wiadomo co jeszcze. Tak ją kochasz. Odwracam się od mojego grzesznego stylu życia. Więcej tego nie robię. Niektórzy z was modlą się razem z nami i mówią, aby moja rodzina w końcu wróciła do mnie i mnie przebaczyła. Ale by twoja rodzina przebaczyła tobie, oni muszą zobaczyć, że ty odwróciłeś się od swojego grzesznego stylu życia. Wtedy cię zaakceptują. Pamiętam ten moment, jak po wielu, wielu, wielu latach razem z moim przyjacielem Markiem z Janowic Wielkich mogliśmy pojechać do Niemiec. Marek był alkoholikiem w Kowarach, mieszkał na ławce, pił wszystko, robił różne rzeczy, stracił w ten sposób rodzinę, dzieci, wszystko. Ale była okazja, ta rodzina dowiedziała się, że Marek już ileś lat jest w Janowicach, że przestał pić, ale to wszystko dla nich nic nie znaczyło, bo nie mieli ze sobą kontaktu. W którymś momencie miałem okazję wyjechać do Düsseldorfu na jedną z konferencji, zostałem tam zaproszony i mówię, Marek, możesz pojechać ze mną, bo tam w okolicach Düsseldorfu mieszka twoja rodzina, być może będzie to pierwszy kontakt. Marek umówił się z nimi na rozmowę. W jednej z sal kościoła, w którym byliśmy, ta rodzina przyszła, zrobiliśmy im takie neutralne miejsce, gdzie mogą ze sobą porozmawiać i gdy wchodziłem z Markiem, ta rodzina wstała i powiedziała, no dobra, mów co chcesz. I ja zacząłem rozmowę i mówię, Marek, nic od was nie chce, on chce po prostu powiedzieć wam, co się działo przez ostatnich kilka lat jego życia, a to, co wy z tym zrobicie, to już jest wasza kwestia. Rozmawiali tam przez jakiś czas. Nie od razu przyjęto go, wow, super, odzyskaliśmy tatusia, fajnie. Wiecie, są takie hasła, no taki fajny chłopak tylko pije. Wcale nieprawda. Przestał pić i co, nagle taki fajny chłopak jest?
Pokuta jest odwróceniem się od swojego starego stylu życia. Potrzebujemy ludzi, aby nam pomogli w tym. Potrzebujemy przyjaciół, którzy są wokół nas, którzy nami kierują, którzy pokazują nam, co jest dobre. Którzy pomagają nam przejść przez stresujące sytuacje. Którzy pomogą nam wytrwać w naszej wolności w Chrystusie. Potrzebujemy Kościoła do tego. Potrzebujemy zdrowo rosnącego Kościoła do tego. Zdrowo funkcjonującego Kościoła. Bo sami nie damy sobie rady. Ta kobieta wiedziała, że sama sobie nie da rady, więc zaczęła podążać za Jezusem Chrystusem. On był tą siłą. Ci ludzie, którzy byli przy Nim, był tą siłą, który dał jej nadzieję na dobre, zwycięskie życie. I czytamy o tym, że była z Nim aż do samego końca. Aż do samego końca. Jest niesamowite. Historia Marka kończy się tak, że w końcu ta rodzina zaakceptowała go. Utracone relacje powróciły. Pewnych relacji już nie dało się odbudować. Ale na nowo stali się rodziną, zaakceptowali. Gdybyście mogli poznać Marka, mówimy na niego Misio. Od nazwiska Misiowiec. Jest najbardziej uśmiechniętym i szczerym człowiekiem, jakiego znam. Bardzo lubię z nim przebywać. Ale rodzina zobaczyła w nim prawdziwą zmianę i wtedy nastąpił przełom. I wtedy nastąpił przełom. Dzisiaj Bóg ratuje tobie życie. Ale wymaga jeszcze wiele dni pracy, abyś mógł z powrotem odzyskać to, co utraciłeś przez alkohol, przez narkotyki, przez grzeszny styl życia. To jest prawdziwą pokutą. Jeżeli pragniesz wrócić do dawnych nawyków, gdzie jestem w pokoju i słyszę takie hasło, no co za pacan zajął mi moje miejsce przy stole? I tam, wiecie, pacan to było takie akurat najmniejsze ze słów, które usłyszałem wtedy. Dawny styl życia już wraca. Wystarczy małe poddenerwowanie i heja. I zaczynamy dawne rzeczy. Dlatego nieustannie musimy być z Bogiem. Nie może być tak, że tutaj jesteśmy z Panem Bogiem, a wychodzimy i już zapominamy, że On jest. My musimy mieć Boga w sercu, każdy z nas. Pracownicy Nowej Nadziei rozumieją to, że każdy dzień bez Boga jest dniem straconym, jest dniem powrotów, których nie powinno być do dawnych nawyków. A każdy dzień z Bogiem jest odzyskanym dniem, bez Boga straconym, ale z Bogiem odzyskanym. Dlatego tak wiele razy mówimy, że Bóg oddaje stracone lata. Bóg oddaje stracone lata. Pamiętam w Janowicach Wielkich taką sytuację, w której pewien człowiek po wielu latach wrócił i mówi tak. Chciałem wam przedstawić, to jest człowiek, który skończył ośrodek dla osób uzależnionych. I mówi, to jest moja żona. Mówi, to są moje dzieci, to są z pierwszego małżeństwa, to są z drugiego małżeństwa, z tą samą osobą. Ich małżeństwo było rozbite całkowicie, rozwalone. A jednak ze względu na to, że odwrócił się od swojego grzesznego stylu życia i Boga uczynił swoim Bogiem Wszechmogącym, Jezusa czynił swoim Bogiem jedynym, wrócił. Wrócił z powrotem, żona mu wybaczyła, pojednali się. Ponownie się ożenił z nią. I dzisiaj mówi o tym, że ma dzieci z jednego i z drugiego małżeństwa, ale z tą samą kobietą. Pan Bóg oddaje stracone lata. Czasami oddaje te stracone lata, a czasami zabrnęliśmy tak daleko, że już pewne rzeczy są nie do odwrócenia. Co wcale nie oznacza, że nasze życie nie ma sensu. Bóg daje zupełnie nowe życie. Nowym jesteś stworzeniem. Nowe się stało. Nowe życie. Widziałem tą radość u wielu osób, które poprzez terapię, poprzez wiele, wiele trudnych chwil przeszło. Niektórzy kończyli ją jeszcze raz. Mówiłem wam o Jarku, który kilkadziesiąt razy próbował wyjść z uzależnienia, aż w końcu z Jezusem mu się udało. I widziałem to szczęście, jakim Bóg obdarza tych ludzi. Zazwyczaj ci ludzie stają się pomocną dłonią dla innych. Pomocną dłonią dla innych. Dzisiaj sam potrzebujesz pomocy, ale jutro możesz być pomocą dla innych. Czy chcesz tego dla swojego życia? Czy pragniesz takiego ratunku? Więc idź i odtąd nie grzesz.
Wiecie, w moim zborze, gdy wychodzi się z kaplicy, gdy wychodzi się z kościoła, z nabożeństwa, jest taki wielki napis na ścianie i ja go chcę zmienić. Ten napis brzmi: idź i odtąd nie grzesz. Jest mało zachęcający. Dlatego, że on jest wyrwany z kontekstu. Cały fragment Słowa Bożego brzmi tak. Jezus powiedział: i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd nie grzesz. Samo idź i odtąd nie grzesz brzmi jak ludzki nakaz. Brzmi jak jakaś... życie według prawa. A my nie mamy żyć według prawa, ale mamy żyć według Bożej miłości. A więc ten napis powinien brzmić: Jezus powiedział i ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd nie grzesz. Wiecie, te słowa ja ciebie nie potępiam, one niosą za sobą wielką dawkę miłości. One nadziei, wiary, miłości. To jest ten przełom. To jest ten przełom. A po tym przełomie następuje: idź i odtąd już nie grzesz. Wiecie, znam ludzi, którzy co rano wstają i mają przy swoich łóżkach takie karteczki: dzisiaj nie możesz pić. I niektórzy z nich wiele lat nie piją, ale oni muszą codziennie staczać bój. Codziennie staczają bój. Niektórzy z nich opisują uczucia, jakie nimi kierują, w ten sposób, że zastanawiają się, czy to życie w trzeźwości ma sens. Bo ono wcale nie jest lepsze i wcale nie jest lżejsze, niż gdy mogli się napić. Bo codziennie muszą sobie przypominać, że są alkoholikami i że nie mogą dzisiaj pić. I dla kogoś z zewnątrz mówią: stary, ale ty już nie pijesz, a on sam jest rozbity, bo go wiele to kosztuje. To jest tak jak z tym napisem: idź i odtąd nie grzesz. Jeśli nie będzie tam Bożej miłości, jeśli nie będzie Bożego przebaczenia, jeśli nie będzie Bożej wolności, to będzie to męczarnia. To będzie to męczarnia. Dlatego dzisiaj tak dużo mówimy o Bogu. Dlatego dzisiaj wskazujemy na Boga, na Tego, który uwalnia, a następnie daje nam pełną siłę do tego, aby w tej wolności żyć. Daje nam tą siłę, aby w tej wolności żyć. On daje nam tą siłę. On jest tą siłą. Nawet jeśli później wydaje ci się, że upadłeś. Wielu znam ludzi, którzy, nie wiem, rok czasu nie pije i nagle miał wpadkę. I taki pognębiony, i taki zrozpaczony, taki normalnie pokonany. Mówi: nie, wszystko od początku muszę przechodzić. Całą terapię. Nie przechodź wszystkiego od początku. Chyba że jesteś w ciągu. Jesteś w ciągu, to do początku. Ale jeśli upadłeś, wstań. Wstań i idź dalej w wolności. Ja też czasami upadam. Ja też czasami upadam. I nie cofam się do mojego początku. Bo wiem, że Jezus Chrystus na samym początku był ze mną. I że Jezus Chrystus jest ze mną. I On będzie ze mną. Proszę Go o wybaczenie. I idę dalej. I idę dalej. I idę dalej. Są pewne grzechy, które widać bardzo mocno. I na pewno uzależnienie jest taką chorobą, która się bardzo mocno uzewnętrznia. Ale jak zobaczyć kłamstwo? Jak sprawdzić, czy ktoś jest osobą zakłamaną? Na pierwszy rzut oka, jeśli jej nie znamy, nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić. Obłudę, plotkarstwo, nieszczerość, lenistwo, kradzież, pornografia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z jednej strony może ci się wydawać: ale mój grzech jest tak bardzo widoczny. Dlaczego on musi tak bardzo być widocznym grzechem? A z drugiej strony dziękuj Panu Bogu, że go widać. Bo to, że go widać, to znaczy, że można go obnażyć. A jeśli można go obnażyć, to można go wybaczyć. A jeśli można go wybaczyć, to można żyć w wolności. Można. Amen. Kochani, chciałbym nas zachęcić teraz do prawdziwej pokuty. Prawdziwa pokuta to jest ta, która odwraca się od grzechu. Nie wracaj do swoich dawnych nawyków. Nie wracaj do swoich dawnych rzeczy.